Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku FPS-owym. Słuchajcie, dzisiaj mocny odcinek, ponieważ okazuje się, że mamy nowego Battlebusa w grze, a dokładnie dostaniemy go podczas tego odcinka. U mnie, jak możecie zobaczyć, jest godzina 1:44, o ile tutaj wszystko złapię, 1:48. I ja już byłem w łóżku, no i podczas przeglądania Twittera okazało się, że nie dość, że mamy nowego skina Mary Jane ze Spidermana, no to też okazało się, że zaraz powinien pojawić się pierwszy Battlebus na mapie. No i jak to tylko zobaczyłem, no to z piżamy przebrałem się z powrotem i jestem tutaj. W zamian za to, widzowie, oczekuję od was łapy w górę. No jest godzina 2 w nocy, także zapłatą za dzisiejszy odcinek jest właśnie zostawienie łapy. Subskrybujcie kanał, no i przejdźmy do pierwszego tematu. Słuchajcie, pierwszy temat jest taki, że mamy nowego skina w grze i jest to niesamowicie dobrze wykonany skin. Mamy tutaj Mary Jane i ona kosztuje 1500, zaraz wam ją dokładnie pokażę. Ale zanim to, mała prośba do was, jeśli będziecie kupować tego skina, pamiętajcie, żeby wklepać do sklepu kod Evela. Z góry wam bardzo dziękuję. Sprawdźcie, czy wam nie wygasł ten kod, wygasa co 2 tygodnie, jak wiecie. No, mi będzie bardzo miło, jeśli będziecie mieli tutaj aktywny mój kod, dlatego że codziennie dla was nagrywam Fortnite'ika, wiadomości i tak dalej. Słuchajcie, także nie dość, że mamy Mary Jane, to mamy jeszcze tutaj tego Green Goblina, mamy tutaj żołnierzyki. O, to będzie dobre w sumie na niektóre odcinki. Także bardzo mały sklep, tutaj tak samo bez Mary i tak dalej, ale skupmy się na tym skinie, który jest tutaj. Słuchajcie, okazuje się, że tak, nie dość, że to jest skin za 1500, to okazuje się, że to jest set, czyli nie dość, że dostajemy taką babeczkę. Ja tą babeczkę kupię i pokażę wam w grze, jak ona wygląda. No, wygląda ona w ten sposób. Mamy tutaj, zobaczcie, serce i tu jest ta jakby głowa Spidermana w tym wszystkim. Tak, brązowa kurtka. Mamy na plecach gitarę. Słuchajcie, gitara. Ja zawsze lubiłem, jak dziewczyny grają na gitarze. Także, no, gitara i... co ciekawe, zbierak. Ja sobie to wszystko kupię. Ja w ogóle jestem w szoku, że to jest za 1500 V-dolców. Umówmy się w ten sposób. Dajcie niki w komentarzu. Dzisiaj będzie giveaway pod tym odcinkiem na PSC o wartości 1500 V-dolców. Co trzeba zrobić? Łapa, subskrypcja. No i będzie mi bardzo miło, jeśli sprawdzicie, czy macie kod Evela w sklepie. Także zgłaszajcie się. Ja kupuję tego skina. Kupmy sobie, gdzie to jest tutaj. Nie wiem, dlaczego mam po angielsku. Aha, bo budowałem mapę na kreatywnym i potrzebowałem niektóre itemki. Jakbym gubił jakieś literki, to pamiętajcie. Jest 2 w nocy, jestem mega zmęczony. I tak to wygląda. Weźmy sobie. Także lećmy teraz do gry. Zobaczymy, ile brakuje do tego Battlebusa. No i przetestujemy sobie tego skina. Wejdziemy sobie na mecz prywatny, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Wejdźmy sobie tutaj na solo. Co ciekawe, ja już miałem dla was odcinek nagrany na rano i ten odcinek pojawi się jutro. Okej, wszystko mamy gotowe, lecimy. Zakładamy słuchawki i no właśnie podczas tego, jak będziemy sobie sprawdzać, ile brakuje, no to przetestujemy sobie ten skin. Szczerze wam powiem, muszę być trochę cicho, bo jest 2 w nocy i wiecie jak jest. Ja nie ubrałem plecaka, czy ona ściąga z... O, to musimy sprawdzić. Jeśli chodzi o tą nowość, czyli o tego Battlebusika, jak możecie zobaczyć, to jest tutaj. Słuchajcie, to jest tutaj. Dokładnie w to miejsce musimy lecieć. I teraz tak. Nie zawsze się pojawia przy tablicy. Albo i zawsze. Nie wiem, widzę. Pamiętam, że jak działko było, to działko się po prostu pojawiło w tym miejscu. Więc po prostu powinniśmy dostać mimo wszystko tego busa w każdym kolejnym meczu w tym jednym miejscu. Załóżmy, to działa jak działko. Czyli jeśli odblokujemy to działko, które mieliśmy sezony wstecz, no po prostu, no wiecie, o co mi chodzi. Powinien ten bus tutaj stać. Jak będziecie w grze, to prawdopodobnie go tutaj znajdziecie. Także zlećmy sobie dokładnie w to miejsce. Ja obstawiam, że jest jakieś 96% 20. 96-20, teraz to idzie bardzo szybko. Także ja sobie prawdopodobnie wyrenderuję i złożę połowę tego odcinka, a później dogram. Sprawdźmy, ile brakuje i okazuje się, że mamy 95-23, czyli brakuje 4% 80. To w sumie sporo. Tak mi się wydaje, że do czwartej chyba tutaj posiedzę. Przyjrzyjmy się jeszcze na zdjęciu, jak wygląda ten Battlebusik. Nie dość, że on ma ten pług z przodu, to tutaj mamy ulepszone koła. Jestem ciekaw, czy on będzie w tych kołach w ten sposób zrobiony. Mamy tutaj działko, drugie działko i my będziemy głosować, które działko mamy dostać. Z tego, co ja zrozumiałem. Zobaczcie, mamy 95% 24. Odświeżmy, mamy 95% 26. Czy to leci tak szybko? No, to jest dobre pytanie. Także tak wygląda ten Battlebusik. Czy on będzie miał te działko? Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy może tutaj wejść więcej osób. To by było świetne, jakby się dało wchodzić. Zobaczmy, 96%, 27. Ale wiecie co, póki jeszcze tego nie ma, ja zapomniałem, że przecież mam przetestować to wszystko.
Tak wygląda sam skinek. Bardzo jest fajnie wykonany. Mega fajnie. Jestem ciekaw najbardziej tej gitary, jak ona działa. Aha, dobra, czyli mamy taki dźwięk, tak jakby ona grała. No, w ten sposób jest to zrobione. Jeszcze raz. A czekajcie, przytrzymajmy. Aha, czyli ona przekłada z ręki do ręki ten zbiorak. No fajnie to wygląda. A więc finalnie pojawił się Battle Bus i zaraz go przetestujemy, zobaczymy jak wygląda. Jak możecie zobaczyć tam na dole, on już jest z nami. I słuchajcie, u mnie jest godzina 3:16. Okazało się, że Battle Bus nie pojawił się od razu, tylko trzeba było tak jakby wejść do innego meczu i on został właśnie teraz zrespiony. I jak możecie zauważyć, mamy nowe działko u góry, pierwsze działko. Mamy drugie działko i zaraz go przetestujemy i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mi udało się dotrwać, jak możecie zobaczyć. U mnie jest dokładnie 3:20 aktualnie i słuchajcie, czyli tak, wygląda na to, że ten Battle Bus jest wyposażony od razu w ten, jak to się, w pług? Chyba tak. Jest wyposażony właśnie w coś takiego od razu, czyli nie trzeba tego, żeby to było wyposażone. Czyli wygląda to nieźle i to jest tak jakby coś, co ma... jakby to powiedzieć, przeciwstawić się czołgom. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście to jest prawda. I teraz tak, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj paliwo, mamy drive. I teraz pytanie, ile ludzi tutaj może wejść? Tutaj, o, czekajcie, a tutaj też się da kliknąć, żeby wsiąść. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj też się da kliknąć, ale jak możecie zobaczyć, jestem w środku Battle Busa. Ej, patrzcie się, co tam się dzieje z tyłu. Halo. Patrzcie się, co tam się dzieje i jaka muzyka w ogóle. Także tak wygląda Battle Busik, a przesiądźmy się teraz. Wow, dobra, czekajcie, zaraz będziemy tym jeździć, zaraz strzelimy. Jak widzicie, tych miejsc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, czekajcie. Siedem, aha, czyli nie mamy tu, czyli jest tylko jedna osoba prowadzi. No nic, rozpędźmy się tym i zobaczmy, ej, nice, nice. Powiem wam, warto było czekać, żeby... No bo nigdy nie mieliśmy takiego Battle Busa. Mieliśmy na evencie, że lecieliśmy Battle Busem, ale to tyle. No, powiem wam, że sezon zaczyna się mocno. Czy jest to szybkie? Oj, ty, tu jest dopalacz, także sprawdźmy dokładnie, jak ten dopalacz działa. Uwaga, proszę państwa. Ej, nieźle to działa. Naprawdę, jeszcze te opionki. Zobaczmy, full. Zrobię dzisiaj test samochodów. Który jest najszybszy? No, jak widzicie, 76 aktualnie. Ej, to ma cały czas dopalacz. Patrzcie się. Czyli aż dopóki to jakby nie wykorzystam paliwa. Aha, w sumie to tak jak szybki samochód. No wygląda to nieźle. A teraz tak, jesteśmy przy stacyjce tutaj i zrobimy sobie w ten sposób, że postrzelamy tutaj do tego. Zobaczymy, o co chodzi z tymi działkami. Myślałem, szczerze, trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że tutaj będzie mogło wejść bardzo dużo ludzi do tego busa. Ale jeśli chodzi... A właśnie, jeszcze o oponach wam nie powiedziałem. Opony, okazuje się, że rzeczywiście to prawda. To ma 2500... No, 2250 HP, także tak to się prezentuje. I wiecie co? Ej, jest tu samochód. Podjedźmy sobie tutaj trochę bliżej. I patrzcie się. Przesiądźmy się teraz. Jak możecie zobaczyć... Ej, czyli to jest totalnie co innego. Ej, to jest niezłe. To jest niezłe. Czekajcie, 300 zadaje. Ej, patrzcie się, kto tam jedzie. XD. Dobra, dawać ich. Tylko mam nadzieję, że mi busa... Ej, oni już... Myślałem, że nie będą mieli. Ile ten czołg tam ma? Gin, czołgu. Gin, dobra, jeszcze trochę. Nie mam pojęcia, ile ten czołg tam ma. Mam nadzieję, że on mnie, wiecie, nie... nie wyeliminuje. A jakby tak dostał? Dobra, jeden jest wyeliminowany, ten ziomek. Mam nadzieję, że drugi też. Także tak to, widzowie, wygląda. Wygląda to naprawdę nieźle. Zobaczmy jeszcze na to działko. Okej, czyli to jest dokładnie to samo, co mamy na czołgu, ale jeśli chodzi o... To czekajcie, jak tam wsiąść teraz, żebyśmy byli szybciej. Uwaga. Ej, naprawdę nieźle się to prezentuje. Zobaczcie, dwie osoby u góry mogą stać i strzelać cały czas. Jedna osoba może prowadzić, no a dwie tutaj z emek, czyli... Zobaczmy, jaki to... Wow. Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest w wieczku właśnie. Aha, teraz się nie da budować. Także walnijmy w taką palemkę dwa razy. Tak to wygląda. Ej, jestem w szoku, widzowie. No i powiem wam, że rzeczywiście warto było czekać aż do pół do czwartej w nocy. Okej, widzowie, a więc co? Tak się prezentuje ten busik. Ja jestem mega zadowolony, że tak to wygląda, jak wygląda. Naprawdę mega spoko. Ja wam życzę miłego dnia w szkole. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał Kodewela, no i trzymajcie się, na razie, piona.